Dzień dobry, witamy Państwa bardzo ciepło i serdecznie w to niedzielne popołudnio na kanale Literaccy. Chciałam tylko powiedzieć, że studiowanie online, które zdarza mi się bardzo, bardzo rzadko, ma swoje niewątpliwe zalety. Posprzątałam, zrobiłam nabłysk łazienkę, poprasowałam, pogotowałam, bo ciasto właśnie się kończy. Pomidory posadziłaś? Jedz. Posadziłam pomidory, zrobiłam porządek z kwiatami, a jeszcze mogę trochę poczytać książkę, mogę nagrać film, oczywiście w słuchawkach, ale to wszystko jest możliwe. Mamy też nadzieję, że żadne burze Państwu dzisiejszego popołudnia nie przeszkadzają w odpoczywaniu i zbieraniu sił na kolejny tydzień. Słuchajcie, przyszliśmy dzisiaj do Was, żeby opowiedzieć Wam o książce, którą przeczytaliśmy, pani Maji Jaszewskiej, Miłość w cieniu rewolucji. To jest nasza pierwsza książka pani Maji, aczkolwiek już na swoim koncie ma ich trochę, ale też jest dziennikarką, która pracuje, czy też jej praca polega też na rozmawianiu z wielkimi postaciami kultury i pracuje dla jednej z gazet, którą też my czytamy i też my... Czytaliśmy, bo właściwie teraz w formie papierowej to już niewiele. Tak, ale towarzyszyła nam ta gazeta przez bardzo, bardzo długi czas. Panią Maję serdecznie pozdrawiamy. No ale słuchajcie, opowiemy Wam trochę, jednakże zanim zaczniemy opowiadać, tak sobie rozmawialiśmy przed nagraniem tego filmu, że my opowiadamy Wam bardzo mocno czasem fabuły, na co zwracacie nam uwagę, żebyśmy nie spoilerowali, a mało rozmawiamy jakby o książce przez pryzmat naszego postrzegania bohaterów, naszego postrzegania w ogóle całej okoliczności, a więc sytuacji, jaka ma miejsce, gdzie oni żyją, jak funkcjonują i tak dalej. Więc słuchajcie, oczywiście fabułę opowiemy troszeczkę, żebyście Państwo wiedzieli, ale staramy się troszeczkę powiedzieć Wam o naszych odczuciach. Małgosia, kto fabułę? No, Ty jesteś w tym o wiele lepszy ode mnie, więc pozwolę po raz kolejny zrzucić troszkę to na Ciebie. No dobra, to słuchajcie. Akcja tej powieści, tej sagi, bo wydaje mi się, że będzie kontynuowana, a mam pewność, dzieje się na przełomie XIX i XX wieku. Jak sami wiemy, czasy są bardzo niespokojne, burzliwe, zbliża się rewolucja, chcą obalić cara i nasza główna bohaterka Elżbieta, pieszczotliwie mówiąc Biedka, my Biedkę też pozdrawiamy. Mamy taką swoją Biedkę. Żyje sobie z ojcem w Warszawie, mieszkają w kamienicy, a niestety jej mama umarła kilkanaście godzin po porodzie. Ojciec kocha swoje dziecko, ach, miłością przepiękną, bezwzględną. Nasza bohaterka uczy się, chodzi do szkoły, odwiedza też swoją ciotkę, czyli siostrę zmarłej mamy i jakby tutaj mamy pierwszy pstryczek, który pokazuje nam te różnice takie polityczne, trochę kulturowe też, tak, ale tak związane. Kiedy przyjeżdża ciotka, żeby zabrać naszą główną bohaterkę na wieś, do swojego majątku, to okazuje się, że ta ciotka, siostra nieszczęśliwie zmarłej mamy Biedki, jest w związku z oficerem carskim. Biedka tam jedzie, odpoczywa sobie, spędza czas, zbiera jagody, truskawki, czereśnie, wiśnie, gruszki. Ciotka prowadzi ten dom dosyć twardą ręką, a tego wujka, czyli tego jej męża, cały czas nie ma. Tam, słuchajcie, jest bardzo ważna sytuacja, bowiem po raz pierwszy poznaje Janka. Ma 11 lat. Janek jest ciutkę starszym chłopcem, poznaje go i coś tam chyba pstryka między nimi. Wraca do tej Warszawy, troszeczkę ten czas tej powieści przyspiesza, więc ma już 17 lat, cały czas się uczy i w tym momencie, szanowni Państwo, te okoliczności, które dzieją się dookoła tej Warszawy, mają determinujący wpływ na jej życie, postrzeganie świata, losy, jakie myśli się ukształtują w głowie 17-letniej dziewczyny. Myślę, że też duży wpływ ma na to, z kim i w jaki sposób ojciec rozmawia. Bo do ojca przychodzą czasem jego przyjaciele, siadają i rozmawiają o tym, jakby Polska mogła wyglądać, czego potrzeba, żeby ta Polska znowu zaczęła istnieć, czy to siły trzeba szukać w społeczeństwie, czy w rewolucji, czy w rozmowach. No i nasza trochę biedka nasionka tymi wszystkimi ideami, tymi rozmowami i zupełnie przypadkowo, kiedy karmi takiego 5-letniego chłopca, którego znajduje nieopodal swojego mieszkania, potem go odprowadza do malutkiego jego biednego domku, spotyka znowu Janka, który ma już 17 lat, jest zdeterminowanym i takim już bardzo ukształtowanym umysłem, co chce robić, a pamiętajcie, że to jest też sytuacja, że ludzie bogaci, bo i tacy byli, którzy posiadali swoje majątki, dworki, jeszcze niczego nie przeczuwali, czyli nie przeczuwali tego, co nastąpi, jeżeli chodzi o tą całą rewolucję bolszewicką, równość. My oczywiście dzisiaj już z perspektywy historii wiemy, jak to się wszystko krwawo i no, czym była ta rewolucja, natomiast oni się jeszcze niczego nie spodziewają. Natomiast ten młody chłopak, Janek, nie chce żyć z pieniędzy rodziców. On chce być osobą niezależną. W jego głowie jest ta idea rewolucji i w jakiś sposób, wydaje mi się, no, że zaraża naszą biedkę. Której tak naprawdę mocno zarażać nie trzeba było, bo nasiąkała już wszystkim od właściwie skorupki, różnymi pomysłami, ideami i ludźmi. Tak, i myślę, że też jednym z takich atutów tej książek, jednym z atutów tej książki jest fakt, że pani Maja dosyć płynnie, nienachalnie prowadzi nas właśnie tymi myślami i ideami małej dziewczyny, no bo młodej dziewczyny, 16-17-letniej, która jest naprawdę bardzo pięknym człowiekiem. Jest mądra, jest empatyczna, jest osobą, która dba o ojca swojego. Jest bardzo wrażliwa. Jednocześnie z jednej strony pokazuje nam piękno tego budzącego się związku między Elżbietką a Jankiem, a z drugiej strony na przykład pokazuje nam cały ambaras związku jej ciotki z tym carskim oficerem, który hulaszczy tryb życia, prowadzi tam. To takie trochę przeciwwagi, nie? Właśnie chodzi o to, że to też, ja to tak trochę na dwóch płaszczyznach odbieram. No ciekawa jestem, jak wy, jak przeczytacie tę książkę, jak będziecie na to spoglądać, no bo z jednej strony właśnie jest ta ciotka z tym oficerem, który nie jest jej wierny, rzadko bywa w domu i tak dalej, a tutaj jest początek miłości z wielkimi nadziejami, tak? Bo nie wiemy, jak to się potoczy dalej, mamy tylko informacje. Znaczy, my wiemy. Oczywiście wiemy, ale w momencie, w którym ona spotyka Janka i chwilkę później, no to wszyscy jesteśmy zawsze, no jak poznajemy taką miłość, no to wszyscy uważamy, że to będzie do końca życia i będziemy w ogóle wspaniale i tylko i wyłącznie szczęście. No, jak jest w praktyce, to wiemy. To są tylko takie utopijne myśli. Oczywiście, no, ja nie kwestionuję szczęścia w związku, natomiast chodzi mi o to, że... Co szczęście? Chodzi mi o to, że się po prostu ludzie muszą docierać i ścierać i tak dalej. Więc jakby trochę mamy tutaj te przeciwwagi tego absolutnego szczęścia, aż utopijnego takiego. No i tą degręgoladę, która dzieje się. Tak. Myślę też, że bardzo dużą wartością jest to, że w ogóle sięgamy po takie tematy i trochę przypominamy sobie historię, bo taka książka też jest pretekstem do tego, żeby tą historię troszeczkę odświeżyć, przynajmniej w moim wypadku. Jak wiecie, ja bardzo lubię niektóre rzeczy sprawdzać, lubię wiedzieć, co się wydarzyło, kim była dana postać, jak to się w ogóle jakaś złożyło. Jakaś historyczna. Tak, nie? I bardzo lubię po tego rodzaju rzeczy sięgać. Tutaj oczywiście to się nie kończy na tym, że oni się poznają i jest wszystko pięknie, cukierkowo i kolorowo. Nie. Ale może na ten moment to będzie tyle. Ale wydaje mi się, że historię ich miłości to już państwo odkryjecie sobie sami, czytając tą książkę. Nie tylko historię ich miłości, tylko historię, właściwie wrócicie do historii, która się odbywała, bo ta ich miłość też jest pretekstem do tego, żeby opowiedzieć o jakichś wydarzeniach, tak, które dzieją się w tamtym czasie, nie? I myślę, że autorka bardzo wnikliwie porusza te tematy i porusza się w nich bardzo pewnie i z dużą swobodą i znajomością historii. Tak, tak? I w taki bardzo właśnie, moim zdaniem, Słowo nienachalny jest bardzo tutaj trafne, jeżeli chodzi o to tło historyczne, bo tutaj nie mamy jakichś, wiecie, wielkich opisów związanych, jak wygląda, nie wiem, mundur cara, jak się oni spotykają. Nie, tu raczej chodzi o ten kontekst sytuacyjny, jak to narasta, bo tutaj też mamy... I też społeczeństwo, jaką ma, tak, ta warstwa społeczna, jaką odgrywa rolę w całych wydarzeniach, nie? Oczywiście. Jak niektórzy sobie z tym radzą, czy zrywają związki z ludźmi, którzy być może zostaną za chwilę skazani. Albo okażą się zdrajcami i będą po drugiej stronie. Właśnie, bo jak wiecie, w takich czasach to ze strachu, czy też z różnych form przekupstwa. No, powody są różne, tak? Ale można znaleźć się po jednej albo po drugiej stronie barykady. Jasne, więc to jest też bardzo duży atut. Drugą taką rzeczą, na którą ja zwróciłem uwagę, jest to, że w pewnym momencie my w ogóle przenosimy się z jakiegoś tam powodu, który Państwo też doczytają w tej książce, do Astrachania. I tam jest też pokazane życie, inna nacja kulturowa, inne legendy, inne baśnie, inne rytuały, no, inny zwyczaje, świat, inny świat, ale jednocześnie tamta rewolucja też, bo to jest Rosja, to jest głęboka Rosja. Słuchajcie, ten Astrachań to jest gdzieś tam 1500 kilometrów w dal za Moskwą, więc taki koniec świata troszeczkę i... taki bez kontroli, co też jest bardzo mocno zarysowane. I też sytuacja, kiedy ci carscy żołnierze uciekają przed tym tłumem rewolucjonistów, no też świadczy o trwodze i strachu, jaka towarzyszyła tej rewolucji. Warszawa zaczyna też płonąć. Dzielą się ludzi na tych, którzy uciekają, którzy zostają, którzy szukają jakiegoś swojego miejsca po to, żeby przetrwać, po to, żeby przeżyć. Więc jakby puentując, bo chodzi mi o to tło historyczne, jest to bardzo fajnie napisane. Ta saga rodzinna, bo tak przyjęliśmy z Małgosią, że będziemy ten pierwszy tom nazywać, przypomina nam trochę taką książkę, którą kiedyś spotkaliśmy się z panem Stanisławem, prawda? Krzemińskim w Warszawie, byliśmy w szkole filmowej i też rozmawialiśmy i czekaliśmy na drugi tom, ale chyba się jeszcze nie ukazał. I to jest taka trochę podróż właśnie z tą rodziną przez wiele, wiele lat, bo też poznajemy oczywiście tutaj inne postaci, które będą towarzyszyć naszej bohaterce. Tak, i pewnie przez bardzo długi czas. Jak bardzo lubiłem taką książkę kiedyś, ale to też wynikało z sytuacji, że miałem wynajmowane mieszkanie dawno, dawno temu i tam tylko była na półce kilka książek i była seria, czy saga rodu Forsythów. Myślałam, że saga ludzi z Zmierzchu, czy coś takiego było później w latach chyba 80. czy 90. I ja, wiecie co, jak wracałem tam ze szkoły, a mieszkałem sam w tym malutkim mieszkanku, czy tam pokoiku, to jakby z rozrywek miałem właśnie tą sagę rodu Forsythów, Goldswortha. Ja bym polemizowała po tych rozrywek. Mówisz po prostu o rozrywkach książkowych. Intelektualnych, tak. A na chwilkę zatrzymamy się, bo to ciasto może się mi tam... Dobrze, to Małgosia idzie zrobić ciasto, wracamy za chwilę. Bo ostatniej chwili dobiegłam. Bo zaczęliśmy nagrywać i stwierdziliśmy, że trochę nam jakoś słabo idzie, więc zaczniemy od początku. I gdyby nie ten dubelek, to bym miała wszystko pod kontrolą. Na szczęście to jest pistacjowy sernik baskijski i on ma być na wierzchu zjarany lekko. No takie właśnie są. Więc ten właśnie tak się pięknie na wierzchu zrumienił. To słuchaj, tyle. Chciałam pokazać, no ale... Jest jeszcze za gorący. Nie pokażemy Państwu, tylko sami go zjemy. I chciałem jeszcze powiedzieć, bo tak też przed nagraniem zastanawialiśmy się, bo jest tutaj niektóre rzeczy, które są w rozmowach, czy też zwyczaje, czy też myśli, czy takie właśnie zabobony. Wszystko to, co dotyczy właśnie tamtego wieku, tamtych czasów, wiek XIX i XX, no to jednak była oczywiście myśl podobna do dzisiejszej, natomiast no właśnie tych zabobonów, tych kim jest kobieta, tych stereotypów, kim jest mężczyzna, jak mają wyglądać i zachowywać się, no dopiero teraz trochę my, kobiety, się z tego odgrzebujemy i nie zawsze z dobrym skutkiem. Ja sobie pozwoliłem nawet zaznaczyć taki fragment, bo zaraz jak go zaznaczyłem, Małgosia była w innym miejscu książki, więc ja do niej krzyczę: chodź Małgosia, przeczytam ci coś, bo zaraz też sama pójdziesz na barykady, jak to zdanie przeczytasz. Pozwolę Państwu sobie zacytować, bo to jest czas, kiedy kiedy dziewczynka staje się po prostu kobietą. I wtedy Marianka, to Marianka jest taką postacią w tej książce, która jest właśnie taką pomocą domową, taką pomagającą biedce i ojcu funkcjonować, żeby mieli co jeść i trochę rzeczy, żeby mieli wybranych. Bije ją po prostu w twarz. No więc nasza biedka kilkunastoletnia zdziwiona jest ogromnie. Dlaczego? A nasza Marianka mówi tak. Jak to? Dlaczego? Przecież taki jest zwyczaj. To biedka nie wiedziała? Zdziwiona odsunęła mnie od siebie. Trzeba, jak dziewczynka staje się kobietą, trzeba ją uderzyć w twarz, żeby wstydu swojego nigdy nie zapomniała i żeby pamiętała, że kobiecość to często ból, który trzeba w milczeniu wytrzymać. Na barykady. Wiecie, co się stało, jak ja to zdanie przeczytałem? Oczywiście, żebyście mnie dobrze zrozumieli. To mówi postać z książki. To nie są słowa nasze, ani pani Mai, w sensie myślenia, tak? To po prostu jest czas 100, załóżmy 30 lat temu. Jakie zabobony towarzyszyły życiu kobiety. Mam nadzieję, że w tym czasie już takie po prostu nie istnieją, ale Gosia za tak ręce nie, no słuchajcie, no przecież nie trzeba być jakimś specjalnie biegłym w historii, żeby wiedzieć, że losy kobiet w tamtych czasach, zresztą i wcześniejszych i tak naprawdę dopiero dzisiaj się trochę zmieniają i dopiero dzisiaj trochę zaczynamy gdzieś balansować i wybierać sobie drogę, a nie jest ona nam narzucona. Na tamte czasy to jednak było wręcz róbmy to, co każe nam tata, mąż, wujek, ktokolwiek. No i tak naprawdę bardzo współczuję tamtym kobietom. Zresztą bardzo dużo czytałam na ten temat, bo ten temat jest dla mnie szczególnie frapujący, zresztą z tłem historycznym również. Nie będę wymieniać tutaj tytułów książek, które na ten temat czytałam, bo to wiecie doskonale. Natomiast no, to były bardzo trudne czasy dla kobiet i ta walka ich nie tylko z mężczyznami, ale też z systemem całym i tak dalej, no to niezwykła walka i heroiczna walka, nie? Tak, ale też przypomniało mi się właśnie, że na tym spotkaniu z tym panem Stanisławem, co byliśmy wtedy, padło takie słowo z jego ust: dzisiaj świat jest kobietą. Bardzo sobie to wziąłem do serca. To jest niezwykle ciekawe. Ja myślę, że to bardzo prawdziwe jest stwierdzenie, aczkolwiek teraz pewnie sobie trochę tutaj bicz kręcimy na własne plecy. Natomiast trochę chyba chodzi o to, żeby każdy realizował się na polu, na którym ma ochotę się realizować. Czy to mężczyzna, czy to kobieta, niezależnie od płci, żebyśmy mieli podobne szanse na realizację właśnie tych swoich marzeń, pragnień, celów i dążeń. Pani Maja Jaszewska doskonale realizuje się pisząc książki. Coś trzeba jeszcze powiedzieć, Daniel, że ten język, którym ona operuje, on jest też językiem, który odzwierciedla tamte czasy, tak, prawda? Że widać tutaj dużą dbałość o język, o formę, o strukturę tych postaci. To nie są postacie też jednowymiarowe, tylko one rzeczywiście, no, powiedziałabym trochę współcześnie, one są w 3D, że my rzeczywiście wiemy, jaka to postać. Ona jest narysowana piórem w bardzo dobry sposób, że ten warsztat i konsekwentny, tak, pisarski, tak, jest tutaj, przewija się w tym, co czytamy po prostu, nie? Myślę, szanowni państwo, że jeżeli chcecie się udać właśnie w taką podróż z bohaterami tej książek, to ona bardzo może długo trwać, bo tak jak myślę, to poznamy na pewno dalsze losy. Jest tutaj też wiele takich zaskakujących zmian, takich plot twistów, których być może, no, takich dla mnie przynajmniej nieprzewidywalnych, co też jest dużym atutem tej książki. Także, szanowni państwo, jeśli jednak macie burzę w domu, to herbatkę zapraszam, bo jak nie wiem, czy słyszycie u nas cały czas grzmi, coś się zaczyna niedobrego dziać. Żebyście tylko byli bezpieczni, pamiętajcie, nie? Tak jest. Zatem zostawiamy państwa i zachęcamy do sięgnięcia po najnowszą książkę pani Mai Jaszewskiej, Miłość w cieniu rewolucji, wydawnictwo Emocje, i opowiedzcie nam, jak wam ją się czytało. Żegnamy się z państwem. Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się zdrowo. Cześć.